Mieszkańcy Brookenrypy zrobili strajk na lotnisku i te samoloty na Brooken muszą czekać w powietrzu, bo nie mają gdzie wylądować. Dlatego widzę, postanowiłem otworzyć swoje własne lotnisko, tylko dopiero co widzę pierwszego poziomu. Ale widzę, co każdy jakby obsłużony samolot, czyli taki, który stąd wystartuje albo tutaj wyląduje, dostajemy upgrade, dlatego let's go, widzę, zaraz tu pierwszy będzie, więc uwaga, muszę to najpierw posprzątać trochę, aby wiecie, nic tu jakieś tutaj nie stało, pyk. O dobra, let's go, widzę, zobaczcie na to, właśnie to wyczyściłem i Huffy do Lumencie, bo widzę, zbliża się pierwszy samolot do naszego lotniska. Dlatego let's go, widzę, dobra, odsunę się, aby we mnie nie przywalił ten pan i zobaczcie na to, to jest pierwszy samolot na naszym lotnisku, ale zaraz ten pancer to jest zbyt krótki, o nie! Oh my god, więc zobaczcie, ten cały budynek się rozpadł. Uff, dobra, ale na całe szczęście ważne, że panu samolocikowi nic nie stało ani panu, dlatego wiecie, w ten widzę budynek i tak był nieużywany. I wtedy jeden samolot wylądował na naszym lotnisku, dlatego jest uwaga, czas na upgrade! I let's go, widzę, zobaczcie na to, teraz mamy lotnisko rangi 5, widzę, bo zobaczcie na to, nie dość, że mamy tutaj terminal, gdzie ludzie przychodzą, to mamy, widzę, jeszcze droższe samoloty. Przede wszystkim widzę mega długi pas starty, więc teraz samoloty mogą zaraz odlatywać, a nie tylko lądować. Dobra, let's go, widzę, dobra, muszę przyjść tutaj, bo jako dobry właściciel lotniska powinien, widzę, tak! Zrobić im kontrolę bezpieczeństwa, czy wiecie, nikt nie chce złego wnieść do samolotu. A to widzę, najlepiej zrobić przy użyciu tej tajnej maszyny, która potrafi też myśleć, a to let's go, widzę, skąd ich myśli, pyk. I sprawdź, widzę, co ta pierwsza osoba zrobi po wejściu do samolotu, czy coś dobrego, czy coś złego, więc uwaga i... Okej, dlatego let's go, widzę, jestem w myślach tego pana teraz i nie widzę, czy mi się wydaje, czy on obrabował bank? Oh my god, widzę, tak, dosłownie on robi to, czy mówiłem, czyli zobaczcie na to, wysłać teraz banki kradnie pieniądze. A gdy widzę, policja tutaj podjechała, widzę, uciekł tym tajnym przejściem. I on, widzę, wypłynął tym basenem, biegnie, widzę, na lotnisko, aby uciec z Brookeny, aby nikt go nie znalazł. O nie, zaraz, co to ma być? O, widzę, panie policjanie, proszę go zaresztować, widzę, on chciał jakby uciec po prostu z kraju, aby nikt go z Brookeny nie dorwał. Ale widzę, na całe szczęście sprawdziliśmy ich, widzę, w myślach i na 100% nie ucieknie teraz z Brookeny. Uwaga, teraz następny osoba, widzowie, i pyk, co ona chce zrobić? Widzę, mam nadzieję, że ona nie jest poszukiwana. Okej, dlatego let's go, widzę, jestem w ogóle tego pana i widzę, zobaczcie, to jest na pokładzie samolotu, już widzę, czy już był, musiał być kiedyś i zobaczcie, widzę, na no, on po prostu chodzi, rozdaje tutaj jedzenie, a widzę, jak skończy dostać jedzonko, to po prostu dba o czystość. I widzowie, nawet tutaj, uwaga, przepycha śmierdzącą toaletę. Dlatego let's go, widzę, ten pan po prostu wykonuje swoją bardzo ważną pracę. A, let's go, widzowie! Widzę, ten pan pracuje jakby po prostu jest hostessą albo panem stewardem, jak się profesjonalnie nazywa, ale po prostu pracuje w samolocie. Tak, let's go, widzę, on na 100% może wejść, więc uwaga, teraz czas na następną osobę, pyk. I sprawdź, widzę, czy ona nic złego nie zrobi. Okej, let's go, widzę, kolejna scena w samolocie nie jest. Zaraz widzę, czy ta dziewczyna biegnie do kabiny pilotów, ty nie można wchodzić, co to ma broń. O, ona chyba tu celuje. Nubku, zawsze ja chciałem plać stronę, dlatego wypadł stąd albo nie cię zbanuje. O nie, let's go, widzę, zobaczcie na to, no wyrzuciła pana pilota i teraz uwaga, sama chce coś zrobić, widzę, tak, jakby takie coś miało się stać, na 100% źle by się skończyło. O nie, let's go, na 100% nie wchodzisz tu. Widzowie, jakby ktoś nie ogarnął, to no by się chciał po prostu wkrasić, jakby odlecieć samoloty bez pilotów, dlatego na 100% dziękujemy, ale widzę, takie osoby nie mogą tu wejść, bo widzę, to by mogło narazić innych ludzi po prostu. Ej, co uwaga, widzę, to ostatni pasażer, to sprawdzę, ja dlatego let's go, widzę, sprawdźmy, co on ma w głowie, jeszcze tam myśli, pyk, i sprawdźmy. Okej, dlatego let's go, widzę, jestem w ogóle tego pana, widzę, on jest tu w samolocie. O, let's go, ha, boli mnie brzuch strasznie, będę musiał uwagać do toalety, uwaga i... O, fu, nie, let's go, widzę, zobaczcie się na to. Widzę, ten pan po prostu patrzy na toalety, się odniósł w toalety. O, mega, dalej śmierdzi tutaj. O, nie, widzowie. No to jest śmierdząca sprawa, ale chyba to nie jest nic złego, więc chyba może pan wejść? Dobra, let's go, widzę, tym już będą martwić się panowie piloci, dlatego let's go, widzę, zapraszam osobę, która przyjdzie kontrolę. To widzę, oto tego autobusu, bo to jest kolejna nowa rzecz, którą mamy, dlatego let's go, widzę, muszę tu wsiąść, pyk. I teraz otworzę wszystkim ludziom, którzy chcą wejść te drzwi. O, nie, tym, czyli zaraz ten, let's go, proszę wsiadać. I let's go, wyruszamy, widzę, autobusem. Widzę, nasze linie jest teraz tak ogromne, że musimy zawozić naszych pasażerów do samolotu autobusem. Ale let's go, widzę, teraz tylko oni wsiądą do tego samolotu, wystartują i mamy kolejny upgrade z głowy. Widzę, zobaczcie na to, wcześniej był samolot jednoosobowy, a teraz widzę, już taki trochę większy. A to uwaga, podjeżdżamy tutaj, otworzę teraz drzwi pasażerom, proszę wysiadać. A więc uwaga, proszę, tak, proszę państwa, wsiadać do samolotu, pyka, ja widzę, idę na wieżę kontrolną, tylko pomóc mi wystartować. I mamy, widzę, następny upgrade. Oh my god, więc zobaczcie, jaki to jest widok. I zawsze chciałem tutaj być, to jest moje marzenie chyba. Samolot 10-1, prośba o wylądowanie, wystartowanie. Ej, co im chcę, jakie to jest dalej, nie jest odpowiedź, ale dobra, odpowiadam. Wieża Simon, potwierdzenie, potwierdzenie, możesz startować. I let's go, widzę, zobaczcie, jak ten pisko wygląda, ten samolot właśnie, widzę, się teraz tu będzie rozpędza. I widzę, właśnie odleciał. A dla nas, widzę, oznacza to uwaga jedno, że mamy następny upgrade, dlatego uwaga i zobaczcie, widzę, na to, co się właśnie stało i dodali nam, patrz, drugi pasar, to który jest serio mega długi, widzę, co to jest jakiś terminal taki złoty. Pójdę go, widzę, sprawdź, dlatego uwaga, let's go i o, zobaczcie, jak to wygląda, to jest terminal VIP, po prostu premium, Teddy? Simon, co to ma być dla moich kolegów milionerów?
Wyrów ma być najlepsze VIP przejście. A to widzę i ten drzwi się składa, dlatego zapraszam Faruciku i wojnie i ten i ten trzeba iść, tak? Let's go, idziemy takim ze złota, on jest bardzo drogie. I wychodzimy tędy do wprost jeszcze bogatszego samolotu. Dawaj uwaga, postaram się państwu tutaj drzwi otworzyć, let's go. I puu, dlatego proszę wsiadać ewentualnie ten, jakby chciał spróbować tutaj jest 4 restauracje dla milionerów. I widzę, to lotnisko jest serio mega epickie. Simon, dziękuję bardzo, ale nie mamy czasu, daj nam pozwolenie na start i lecimy. Jasne, dlatego tedy przyjacielu, widzę, muszę iść teraz do tej wieży kontrolnej, bo przez to, że mamy teraz dwa pasy startujące, to mam jeszcze drugą wieżę teraz. Widzę, przez to, że mamy teraz dwa pasy startujące, to muszę upewnić się na pewno. I ej, nie, zobaczcie na to, ktoś tu teraz ląduje. Samolot Teddy'ego możecie jechać już na pas startowy, się tam napędzić jakby. Dlatego uwaga, ten samolot wylądował, dobra, widzę, to jest praca w ogóle, to jest ciężkie. Tego ten samolot wylądował, proszę prosto i skręcić tą dróżką w lewo i tam ustawić się obok autobusu. A ten samolot Teddy'ego możecie jechać tam do końca i się nawrócić, możecie startować już. Let's go! Dziękujemy, Simonie ci. Dlatego widzę, zobaczcie na to, samolot Teddy'ego odleciał do końca już i Teddy może się rozpędzać. Lecimy! Zaraz się wybijamy! Okej, dlatego widzę, zobaczcie na tej samolot, jest serio mega szybki. Ej, podda mi się ta praca, widzę, otworzenie na tylko jest najlepsze, co chami tylko by się spotkało. Yo, widzę, zobaczcie na to, Teddy właśnie wyleciał. Dzięki, Simon, odlatujemy! Dlatego widzę, zaliczyliśmy dwa lądowania na naszym lotnisku, które jest serio mega super i serio mega bezpieczne. I stąd mogę, widzę, patrzeć, czy nic się nie dzieje zaraz. Co to jest? Widzę, czemu takie dzieci wam mają się na te lotniska kręcić w piłkę, to się zaraz źle skończy. Dobra, widzę, muszę ich otrzymać, to zaraz coś mogą rozwalić. Mam nadzieję, że w nowym upgrade to zostanie naprawione, że jakieś ogrodzenie tu będzie czy coś. A więc teraz trzymamy jak Robert Lewandowski. O, let's go, lecim, puu. Co to było? To ich papa poprało, no nie widzę, cały samolot się rozpali. Co to ma być? Oh my god, dobra, widzę, że mamy gaśnicy na całe szczęście. Dlatego, ja muszę zacząć, widzę, gaść ten samolot, bo inaczej nikt nie będzie chciał na naszym lotnisku lądować. Dlatego, let's go, widzę, skoro teraz wylądał jeden samolot i jeden wystartował z panem VIP-em, to uwaga, jest teraz następny upgrade i uwaga. Widzowie, zobaczcie na to cudo. Tak, szczerze, wydawało mi się, że tamten airport był najlepszy, tamto lotnisko było najlepsze i nie ma nic lepszego, ale widzę jednak już. Zobaczcie na to, przede wszystkim widzę, teraz mamy hangary, więc nawet widzę, jakby ktoś z tych hangarów wjechał, to również mamy upgrade. Widzę, mamy, uwaga, taki wszystko lepszony i przede wszystkim widzę, zobaczcie na to, dodali nam trzeci pas. Widzę, zobaczcie na ten trzeci pas, jest tak długi, że aż musieli trochę mapy Brookhaven zmienić. Dlatego widzę, jest serio do mega wielkich samolotów. Dlatego idę do wieży, która odpowiada za samolot i zobaczymy, kto się tutaj przyleci. Halo, czy mam pozwolenie na lądowanie? Zdebali nam się prawie skrzydło i silnik. Oh my god, widzę, to był komunikat tego sygnału. Widzę, nigdy nie miałem samolotu, z którym upali się skrzydło. Oh my god, widzę, dobra, czy możemy go tutaj wylądować? No nie, widzę, na każdym pasie są samoloty do startu, oprócz na tym największym. Dlatego dobra, kiedy dalej się składa. Dobra, widzę, zanim on tutaj wyląduje, to muszę wezwać policję i straż pożarną. Oh my god, i co się dzieje, widzę, ale się jaram tym naprawdę. To jest serio mega stresująca sytuacja. Okej, okay, no to dobra, let's go, widzę, zamówiłem już karetkę przy okazji, poprosiłem, przyjechali, ale patrzcie na to, zapomniałem tego pokazać, w którym z upgrade'u straszmy, że coś takiego, widzowie. A jakby ktoś widzę, nie widział, to jest maszyna, dzięki której możemy ugasić różne rzeczy, dlatego let's go, o, karetka jest przy okazji. Dlatego dobra, let's go, widzę, pani karetko, musimy tędy jechać i musimy przygotować się, widzę, na lądowanie tego samolotu, gdzieś powinien już tutaj się zbliżać powoli. Dlatego widzę, wydaje mi się, jak ustawimy się tutaj z karetką tutaj, to będziemy idealnie w połowie tego pasa, gdzie nie będzie lądować. I dobra, let's go, widzę, mamy już tylko przygotowane, teraz musimy czekać na niego. A więc let's go, meldujemy, w tym momencie właśnie próbujemy podejść pierwsze do lądowania z podpalonym skrzydłem. Okej, dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, tego nie było widać, bo byliśmy trochę z daleko, ale zobaczcie na tej faktycznie wylądowali, teraz tylko trzeba wyhamować ten samolot. No, let's go, widzę, się zaczął idealnie przed końcem tego pasa, widzę, dlatego dobrze, że mamy taki długi pas. Widzę z tego wrażenia, że zapomniałem mojej ciężarówki, ale dobra, widzę, let's go, mam konewkę, dlatego uwaga, samolocik ukaże się tą konewką, widzowie. Oh my god, tu się wszystko pali, widzę, let's go, zobaczcie na to, ale spokojnie, ja dalej walczę, widzę, let's go, może tracę silnik, aby ten silnik się nie spalił, ha, to co nie, wiecie, nie chcę mieć za wcześnie, widzę, ale chyba udało się tu uratować i nic nie stało. Uff, let's go, widzę, zobaczcie na to, po długich godzinach koszenia konewką, widzę, udało się, ten samolot jest niestety cały spalony, ale najważniejsze jest to, widzę, że ludziom nic się nie stało, tylko widzę, oni nie mogą tak normalnie wyjść, bo jest sterem jako wysoko, dlatego mam pewien pomysł. Widzę, ty pomysł jest wzięcie czegoś takiego, widzę, jak widzicie, to takie przenośne schodki do właśnie takich wysokich samolotów, a widzę, przetrzymałem lotnictwo już lepsze na 20 rangę, a za chwilę będzie następny upgrade, bo właśnie ten samolot tutaj wylądał, to uwaga, mogę teraz podjechać, let's go, widzę, mniej więcej pod te ich drzwi i daj, widzę, tam te schody podjechały trochę bardziej, bo niestety widzę, zbyt już bliżej nie mogę, dlatego let's go, uwaga, podjeżdżają i wydaje mi się, że będzie idealnie, dobra, widzę tylko, żeby nie uszkodzić samolotu, dlatego panie lekarze, uwaga, wchodzimy i uwaga, muszę otworzyć te drzwi i pyk i zobaczcie na to, widzę, pan pilot żyje i wszystko się udało, dlatego uwaga, widzę, na cały czas się panem pilotem zajmie się pan lekarz, my widzę, zajmiemy się następnym upgrade, dlatego let's go, uwaga, widzę, odsuwam się pyk i widzę, nie wyobrażam sobie, co to może zostać dane, dlatego uwaga, let's go i upgrade i let's go, widzę, zobaczcie na ten upgrade, dodali nam, widzę, teraz tak naprawdę więcej jakby radarów, czyli widzę, mamy takie coś, mamy jakieś takie fajne pudełka, nie widzę, co tak naprawdę robią, widzę, mamy taki radar, widzę, taki wielki terminal tylko dla VIP-ów, ale widzę, ten upgrade podobny był taki, że wiecie, tu widzę, zaraz powinien przejść jakaś bardzo prestiżowa osoba, a nie widzę, to co można dać, bo widzę, tak naprawdę mamy wszystko na tym lotnisku, tylko zaraz widzę, o jaką mocy mogę mi chodzić. Halo, uwaga, lutuję bez pytania, czy może ponieść ten pan prezydent. Ej, zaraz, jak to bez pozwolenia? Uff, dobra, na sensie, nie widzę, wszystkie pasy mamy wolne. Ej, widzę, zobaczcie na to, wylądał bez pozwolenia i to, bo tu leci pan prezydent, ten syn, widzę, wybrał, którym pasem chce lądować, oh my god. Dlatego dobra, let's go, widzę, podszedłem tutaj, zobaczcie na to, pod pana prezydenta tutaj wylądowałeś limuzyny, tutaj podjechał.
wyjechała, dlatego let's go, spróbuję otworzyć mu te drzwi. Oj, dobra, let's go, widzę, myślę, że przypadek trochę wrócił ten samolot, ale nic nie szkodzi, panie prezydencie. Teraz zapraszam do tej limuzyny, aby było wszystko bezpiecznie. I widzę, zobaczcie, a to właśnie ostatni prezydent na dzisiaj, albo w sumie ostatni klient się odjeżdża z naszego wicelotniska. I widzę, od jakiegoś malutkiego lotniska zrobiliśmy wicelotnisko 35 rangi, czyli najwyższe, jakie się da. Widzę, co sekundy na taki samolot, co sekundy, co się dzieje. A widzę, tutaj jest całe lotnisko i z niego nikt już nie korzysta. Dlatego widzę, ja nie komercję, tylko nic, co na niej zrobię, 10, dlatego ma 10...